z nami Michał Bańbuła z miejsca chyba faworyt w turnieju. Nie wiem, powiem szczerze, że nigdy nie byłem faworytem, także fajnie by było. Dzięki za dobre słowo. No właśnie, jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam kiedy, z rok temu, półtora może nawet, miałeś boksować tutaj na Gromdzie. W ostatniej chwili coś się wysypało. Tak, okazało się, że miałem problem z lewym łokciem. Jakiś miałem uszczerbek na kości i okazało się, że mam złamanie. Wszystko było dobrze, mogłem trenować, ale jak zrobiłem 10 minut przerwy, 15, później nie mogłem otwierać łokcia. I zrezygnowałem, wziąłem wtedy walkę z takim grubaskiem z ciężkiej wagi. Nie pamiętam. W Polsce? Maina, z Kasperem Mainą, tak. 8 rund wtedy robiłem z Kasperem Mainą, a miałem właśnie boksować na Gromdzie. Facet, który psuje rekord medaliści olimpijskiemu, musi być faworytem. Natomiast też, no tak od tej wygranej nad Twardowskim, dobrze pamiętam? Czy nad Podłuckim? Już się, Podłuckim, tak. To tak, taki naprawdę bardzo dobrej walki też nie widziałem już dawno u ciebie. No chyba najlepsze to było z tym wspomnianym Mainą, bo to jedyna, do której trenowałem, bo będąc szczery, szczerze mówiąc, ja nie trenuję, nie? Nie trenowałem do tych walk. Na przykład, nie wiem, do walki z Michałem Bołozem, który teraz jest moim zresztą kumplem, pozdrawiam. Taka szybka historia, Darek mi dzwoni, Michał, pamiętasz, że waga o 15? Ja mówię, Darek, przecież nic nie robię, tylko jadę, a ja jestem w Lawecie, bo mam swój biznes w Lawecie, w drodze na Wrocław. Zawrót, dzwonię do kierowcy i do, nie pamiętam gdzie ta walka była, gdzieś tam koło ukraińskiej granicy i szybko tam jadę i przebrałem się w spodenki i wyszedłem na wagę i na walkę. Także no tak to wygląda. I zremisowałeś, jeżeli pamiętam. Remis tam i remis był, tak. Tak samo było z takim chłopakiem, nawet tutaj z Tymexu, nie pamiętam. Nie, ten taki chłopak, co się ostatnio go znokautował w Chicago. Dostał nokaut od Wawrzyka. Kamil Bodzioch. Kamil Bodzioch. No to do Kamila Bodziocha, jak przyjechałem i założyłem spodenki, okazało się, że są za małe. Jadę do Krawcowej i mówię, panią, potrzebuję spodenki krócić. Pan przyjedzie we wtorek, no, panią, za 4 godziny to będzie w Polsacie. Dobra, coś zrobimy. Także to tak wyglądały moje treningi. No nie, wszystko na doświadczeniu robię. Ale teraz już trenowałem przez całe wakacje. Narzeczona troszkę zła, że całe wakacje przebiegałem. Myślę, że będzie dobrze. Tym bardziej, że tutaj w Gromcie to ta kondycja jest chyba nie o tyle ważna, co umiejętność nie męczenia się i odpoczywania, a ty akurat to potrafisz. No tak, doświadczenie w takich walkach na pewno jest tutaj na wagę złota, bo te chłopaki no jednak lecą minuta, półtorej i może być, mogą się wystrzelać, na co liczę. Na szczęście nie posiadam mięśni, także nie muszę tego dotleniać, jest łatwiej. To specjalnie. Także powiem, no zobaczymy, no to też łatwo, nie ma co, wiecie, nie jestem mistrzem Gromdy, żeby się tu wypowiadać, co nie zrobię. Mateusz Kubiszy może tak mówić, bo wygrywa na razie wszystko. Także ja, nie ma się co wywyższać, no trzeba robić swoje. Startuję z najniższej pozycji i nie ma dobrych, są źle trafieni, jak to mówił nasz mistrz. Największy sukces święciłeś w wadze półciężkiej na Wyspach, kiedy potrafiłeś, mówię, remisować z medalistą olimpijskim. Teraz ile ważysz? Bo to brzuszek spadł trochę, mam wrażenie. Ważyłem 113. Zeszłem do 107, 106 chyba. 106, także tak, no nie chciałem za bardzo zrzucać, bo jednak nie jestem zawodnikiem, który posiada mocne uderzenie, nie chciałem zrzucać za bardzo, żeby po prostu mieć czym uderzyć w razie czego. No 105 kg wagi, no to jak się nie trafi, to na pewno boli, także kondycję tam się nie martwię, bo myślę, że tutaj tym doświadczeniem nadrobię, a no jednak ta waga chyba pomoże w sile. Ten turniej, bo wiadomo, że ekstra fajty to już są dobrane odpowiednio i są bardzo fajne, mocne chłopaki. Ten turniej charakteryzuje się tym, że jest dużo młodych, nowych twarzy, chciałem powiedzieć. Ci chłopcy nie dorastają ci umiejętnościami może, ale oni też są agresywni, silni, być może silniejsi nawet niż ty. Tutaj taka walka rządzi się swoimi prawami, tylko żeby nie było rozcięcia chyba, prawda? Bo jak walka się wydłuży, to ty sobie poradzisz. Najgorsze co by było, gdybyś przyjął coś pierwszej, drugiej, tej krótkiej rundzie i zmagał się potem z kontuzją przez turniej. No tak, dokładnie tak jak mówisz, no najbardziej jednak obawiam się kontuzji. No bądźmy szczerzy, nic tam już mnie nie zaskoczy, już w tym boksie trochę się boksuję od 94 roku, także już tam powiedzmy wszystko widziałem, no oczywiście nie na najwyższym poziomie, ale na swoim, ale wszystko widziałem.
Także tego się nie martwię, martwię się no właśnie rozcięcia i o ręce, bardziej o dłonie, żeby nie rozbić rąk za szybko. Domyślam się, że z twoim charakterem tam gromda, tylko taka jeszcze pół amatorska gromda gdzieś była grana. Dawne czasy, lewie, nie wspominajmy. Jest już przedawnienie? Jest już przedawnienie, już dawno. Nie, teraz jestem ojcem, także muszę być spokojny, robić swoje, tylko na sportowo. Żona chyba nie będzie spała jutro za dobrze, albo dzisiaj nawet. No tak. Mały mój synek mówi, żeby wykupić mu pay-per-view, bo chce oglądać. No narzeczona na pewno będzie oglądała. Pozdrawiam Hania, mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz podstawiłem cię pod ścianą. Wytniemy to jakoś. Dobrze, czyli wygrywasz turniej, się oświadczasz. Dobra, słuchaj, bo tak poza kamerą porozmawialiśmy trochę. No i już tak mi powiedziałeś, że tak jak ja jesteś fanem Fury'ego, a ty dobrze poznałeś tą rodzinę, prawda? No tak, miałem okazję pracować w Anglii właśnie dla Gypsy około 10 lat, także znam dobrze ten klimat, znam tych ludzi od podszewki, że tak powiem. I zgadzasz się ze mną, że chociaż Usyk jest wybitny, to jednak na Fury'ego to już Schneider mu za daleko? Ale no, zgadzam się, ale Tyson Fury też jest wybitny. No, nie można powiedzieć, że on nie jest wybitny. No. Tak, tylko że coraz częściej słyszę te głosy, że on się niby boi Usyka, a ja się tylko uśmiecham pod nosem. Nie, no panowie, nikt się nie boi. No, na poziomie moim ja się nie boję nikogo, tylko trzeba zapłacić. To nie jest tak, że ktoś się kogoś boi. No, trzeba się mówić, bo ludzie trochę tego może nie rozumieją. Nie ma, że ktoś się kogoś boi. A ktoś się boi, to już na tym poziomie nie boksuje. Tam nie ma, że się ktoś boi. Ktoś się może boi za 5 milionów, ale za 15, za 30, za 50 już się nie boi nikt nikogo. Tam na pewno się nikt nikogo nie boi. Tym bardziej, że jak można zarobić 30-40 baniek za Usyka, ale wcześniej można zarobić 30-40 za chłopaka z MMA, który jest skazany na pożarcie, to chyba wszyscy byśmy zrobili tak samo. Tak, to są biznesmeni. No nie oszukujmy się, ja pracowałem dla Gypsy wiele lat, znam ich bardzo dobrze. To może nie są wykształceni ludzie, ale to są sprytni ludzie, sprytni biznesmeni. Nikt tam głupot nie robi. Tak jak mówisz dokładnie, po drodze można zgarnąć 10, 15, 20 milionów. Kto nie podniesie z ziemi 20 milionów za sparing z zawodnikiem z MMA? No wiadomo, że Fury w MMA nie miałby żadnych szans. Tak samo tamten nie ma szans w boksie. No to jest normalne. Każdy zrobi show, każdy zarobi. Usyk Fury na pewno dojdzie do skutku. To rzeczywiście taka zwariowana rodzinka? Tak, naprawdę, tak. Znałem środowisko ich i znałem nawet mój trener kiedyś, mój menadżer pierwszy, George Carmen, kiedyś nawet stał w narożniku Fury'ego. Także znałem te ludzie, znam dużo historii, które nawet nie nadałem się, żeby opowiadać na ich temat. Także nie, to trzeba respekt mieć dla tych ludzi. Dobrze, jakie są twoje plany, bo w teorii jesteś tutaj faworytem, musisz być faworytem przez te twoje bokserskie osiągnięcia, no, ale to już takie odcinanie kuponów, czy zupełnie nowy rozdział sportowy dla ciebie, ta gromda? Powiem szczerze, że to tak, może ktoś nie uwierzy, ale to bardziej dla zabawy tu jestem, bardziej dla zabawy z nudów, mam własny biznes, powiem szczerze, troszkę się nudzę. Nie wychodzę z domu, nic nie robię, tak tylko z dzieckiem na spacer, z narzeczoną, tak się tylko się włóczę i w końcu mówię, nie no, muszę coś zrobić, żeby wrócić do formy. No na dzień dzisiejszy nie ma nic lepszego jak gromda chyba. No, twarde chłopaki, proste zasady, nie ma zabawy, twarda gra. Czyli to taki bardziej bodziec dla ciebie był, tak? Ta gromda i przygotowania, żeby po prostu wziąć się troszeczkę w garść, poruszać się. Tak, można powiedzieć, no ale też jednak to jest wyzwanie, no nie oszukujmy się, to nie są łatwe walki, tu nie ma łatwych walk, hasło nie ma miękkiej gry, myślę, że jest idealne, także no trzeba oczy szeroko otwarte. Tutaj jest parę znanych twarzy, ale w tych ekstra fajtach, a z turnieju kogoś kojarzysz? Powiem szczerze, nie znam nikogo ani z turnieju, ani z ekstra fajt, tylko kojarzę Kubiszyna z tego względu, że kiedyś boksował nawet z tym samym chłopakiem co ja. Gdzieś tam się minęliśmy, a tak to nie kojarzę żadnych chłopaków. No to poznasz ich jutro, porozmawiamy po turnieju. Dzięki. Dzięki, dobra.